Miało być, no. Tylko tyle, że powiedzmy z kilometra na kilometr nam się lepiej jedzie, więc jak nam Duszek na jutro zrobi samochód, że będzie miał normalną moc i przestanie mieć te potworne wibracje, to ja myślę, że naprawdę może być nieźle generalnie rzecz biorąc, bo jedzie nam się naprawdę z kilometra na kilometr lepiej. I ja w ogóle się cieszę, że ta awaria nie spowodowała wycofania się naszego z rajdu, bo przynajmniej mówię, możemy nawet słabym samochodem, ale w tych trudnych warunkach pojeździć trochę. A na rajdzie to jest jednak zupełnie co innego, żadne treningi i testy tego nie oddadzą co na rajdzie, a tu jest aż 320 km i to jest duża radocha i myślę, że 40 minut im starczy na doprowadzenie samochodu do porządku i będziemy jechać dalej jutro już chyba sprawnym, normalnym samochodem, a przede wszystkim z normalną mocą. Łukasz, nie masz zbyt szczęśliwej miny. No nie, tak złego dnia się nie spodziewałem. Bardzo dużo straciliśmy. W zasadzie już nie wiem ile, czy to jest 8 czy 10 minut. Złapaliśmy kapcia. Jechaliśmy 3 odcinki na slickach w deszczu. Najpierw złe opony, także straty są tak potworne, że nawet nie wiem jakie. I nie wiem, czy będziemy kogokolwiek gonić jutro, czy jedziemy tylko wyłącznie dla treningu, dla własnych zbierania, własnych doświadczeń. No właśnie, ale jeździcie dalej. No tak, jak najbardziej jedziemy. Nie wiadomo, co się jeszcze zdarzy, jutro jest jeszcze prawie 150 km odcinków specjalnych i naprawdę wszystko się może przetasować. Ktoś może mieć dokładnie takie same problemy jak my dzisiaj, dlatego będziemy walczyć do końca. Chyba sam się nie spodziewałeś dzisiaj takiego obrotu sprawy. Jesteś drugi w generalce w 59. rajdzie Polski. Zgadza się, sam jestem zaskoczony. No, znaczy no w tym pomógł defekt Leszka, no bo na pewno. No ale jeśli chodzi o grupę N, no to naprawdę sam jestem zaskoczony, że takie czasy. No mnie się wydaje, że ja jadę normalnie tak jak jeździłem do tej pory, no tylko samochód jest lepiej przygotowany, no dużo, dużo lepiej się prowadzi i naprawdę, naprawdę jedzie się świetnie. Od pierwszego S-u miałem awarię skrzyni, piąty bieg wyskakiwał i musieliśmy trzymać za lewarek, raz pilot, raz ja, także też to było troszeczkę jednak męczące dla nas obu. Magda, powiedz, jak spisywał się podczas pierwszego dnia twój nowy samochód? Naprawdę go pokochałam, go właściwie, naprawdę był wspaniały. Jechało się znakomicie, poza naszym małym, drobnym błędem. Źle dobrałyśmy opony, niestety jedną pętlę, kiedy najbardziej padał też, jechałyśmy na intermediacie, czyli oponie mało naciętej, no i były problemy na niektórych zakrętach z dohamowaniem się i tak dalej, ale samochód doskonale się spisywał. Postaramy się jechać swoim tempem, może trochę szybciej, ale no myślę, że dzisiaj już troszkę zapoznam się z samochodem i będzie można naprawdę już jechać szybciej. Szybciej będziesz dyktowała jutro? No jasne, jak będzie szybciej jechała, no to muszę szybciej dyktować. To twój debiut na OS-ach w Lancerze Evo 6. Tak, dostałem od taty i od sponsora to auto. Generalnie jest inna bajka, dużo mam złych już nawyków od trójki, ale na niektórych odcinkach jest dobrze, jeszcze muszę opanować to auto, bo na razie mi pokazuje, co potrafi. Na pierwszym OS-ie chyba to dlatego mnie ostudziło, taka duża strata do czołówki. Bardzo chyba chciałem wszystkiego spróbować na tym osie i żeśmy troszkę podróżowali parę razy książkami i się uspokoiłem. I już o następnej pętli żeśmy znowu próbowali uczyć się tego auta. Chyba uległeś namową syna i zafundowałeś mu Evo 6. Powiedz mi, czy jesteś zadowolony z pierwszego dnia jego występu w 59. rajdzie Polski? No to nie było tak fundacja, ale po prostu taki mój plan działania był, żeby się nauczył trójko jeździć. No i uważam, że po ostatnich występach wszystkie eliminacje do tej pory ukończył na mecie, no i prezent na rajd Polski, no ma 6. Tomasz Czopik, powiedz mi, jak byś podsumował dzisiejszy dzień, ten 59. rajdu Polski? No, muszę powiedzieć, że super wyszło. Jesteśmy na trzecim generalce, drugie w MC. Zbyszek Gabryś idzie niemożliwie szybko, ale my też na ostatnim odcinku ścigaliśmy się bardzo mocno z Michałem Bębekiem, który naciskał i obaj zaliczyliśmy tak zwane maliny, tylko że my krócej i on troszeczkę został z tyłu. No świetnie, bo rajd Polski pierwszy dzień i pudło w generalce. Dużo się działo na deszczu, dużo akwaplaningów, takich nieprzyjemnych sytuacji na cięciach.
No i na ostatnim momencie byliśmy na skarpie. No ale to tak, jak to powiedział kolega, nikt nie powiedział, że będzie łatwo dzisiaj. Michał, strasznie naciskacie kolegę, który jedzie na trzecim miejscu. Dzisiaj tak dzień się dla niego zakończył. Powiedz mi, czy go dogonicie? No nie wiem, z tego co ja wiem, to już go dogoniliśmy w połowie ostatniego odcinka, który był, ale niestety, bo 2 kilometry przed metą, no musiałem uznać wyższość śliskich asfaltów i w ogóle, którym nie sprostałem i wpadłem na 40 sekund, ponad 40 chyba nawet, no na łąkę taką, ciężko było wygrzebać się stamtąd. Na pierwszy odcinek to oczywiście moja wina, bo sam sobie tak dobrałem zawieszenie i okazało się już na pierwszym odcinku, że jestem daleko, daleko w malinach za chłopakami. Zresztą było to widać później po czasie. Wtedy straciłem najwięcej. Później generalnie popatrząc odcinkowo i sumując całą pętlę, wychodziliśmy coś tam do przodu nad prowadzącym obecnie Zbyszkiem. Tam niedużo, 2-3 sekundy to były. No ale niestety, no i koniec trzeciej pętli też był pechowy, także mam nadzieję, że jutro będzie wszystko w porządku. Zawsze miło wygrywa się rajdy. Od połowy wczorajszego dnia jechało nam się bardzo komfortowo z racji tej, że Leszek wycofał się z zawodów. Pozostali konkurenci z racji różnicy sprzętu nie byli w stanie dotrzymać tempa, jakie narzuciliśmy. Wystarczyło utrzymać tylko emocje na wodzy i dowieść to do mety. Zrobiliśmy to chyba na piątkę z plusem, więc w tej chwili przyszedł czas na radość. Nie było takich sytuacji dzisiaj w zasadzie na odcinkach specjalnych, sytuacji podbramkowych, w których, nie wiem, następowałaby jakaś obrona przed wypadnięciem z drogi. Staram się jechać czysto. Pogoda na pewno mi ułatwiła to zadanie. Sytuacja i w Mistrzostwach Polski, i w Mistrzostwach Europy jest dla nas wyborna. Myślę, że musimy poważnie się zastanowić jeszcze nad możliwością obrony tytułu mistrzowskiego w Polsce. Zbyszku, 59. rajd Polski w Twojej pamięci chyba na długo pozostanie. No chyba tak, przez pierwszy OS. Jak rozłączyła się wtyczka zasilająca pompę paliwa, no straciliśmy przeszło 3,5 minuty. No dla nas to było straszne, no bo mieliśmy przewagi 45 sekund prawie po pierwszym dniu. No i liczyliśmy, że dowieziemy to do mety. Później próbowaliśmy jeszcze walczyć. Jak było wszystko w porządku, no to jeszcze jakiś OS tam wygraliśmy i z tym nie było problemu. No tylko no, siły wyższe wykluczyły nas po prostu z walki. Magda, masz chyba dzisiaj powody do radości. Pierwszy start w Lancerze Evo 7. Sebastian, meta osiągnięta. Jesteś zadowolony? Tak, jestem zadowolony. W końcu udało mi się pojechać tym samochodem tak, jak się powinno tym samochodem jeździć. Dwa razy nawet wygrałem OS z samochodami grupy N. Myślę, że na następnych rajdach będzie tak samo. Może nie na rajdzie Kormorana, ale od następnego będę starał się jechać w czubie. Dzisiaj jechałem od samego początku bardzo szybko, starałem się hamować jak najpóźniej. Myślę, że mi to wyszło i udało się dojechać do mety. Można powiedzieć, że chyba jeden z największych pechowców 59. rajdu Polski. No ja mogę powiedzieć, że to jest mój najgorszy wynik w dotychczasowej karierze. Nie kapcia 6 minut go zmienialiśmy, mieliśmy problemy z doborem opon i suma summarum prawie 10 minut straciliśmy dzisiaj i w zasadzie od tego... Jestem bardzo szczęśliwy. Trzecie miejsce w Radzie Polskim. Szczyt marzeń. I to jeszcze po takiej długiej przerwie w zasadzie bez treningu, bez większych testów. Znaczy nie, no Zbyszek Stec był naprawdę fantastycznie do mnie nastawiony i bardzo dużo mi pozwalał ćwiczyć, trenować przed tym rajdem. Pewnie stąd się udało aż tak szybko jechać i tak wspaniały wynik zrobić. Darek Burkat, mój pilot, Robert Herba, czyli ja. Trzecie miejsce, Rajd Polski 2002. Bardzo szczęśliwy.
Jak ruszałem do następnego odcinka, to dopiero mi pokazali komisarze na starcie, że mam dwie uchodzące opony. No ale już musiałem ruszać i pojechałem, za chwilę złapałem dwa kapcie. Jechaliśmy na dwóch felgach 13 km, rozwaliliśmy zupełnie chłodnicę oleju. No nerwowo było, naprawdę. Ale jesteś na mecie. No jestem na mecie, cieszę się. No jeżeli miałbym być, jakbym miał nie być zadowolony z pierwszego węce i drugiego w generalce.